Kazimierz Kaczor, Zanim Wisła Była Pany. Czyta Kazimierz Kaczor. Będąc uczniem szkoły realnej, zacząłem grać w piłkę nożną przed I wojną światową w dzielnicowym czarnowiejskim klubie. Następnie w robotniczym klubie sportowym, gdzie występował również kałuża, tuż przed przejściem do Krakowi. Po likwidacji sekcji piłkarskiej robotniczego klubu, nasza paczka, spotykając się na błoniach z innymi chłopcami, utworzyła luźną drużynę, która, nie mając własnej piłki, chodziła po błoniach i wypowiadała mecze takim gromadom chłopców, którzy piłkę mieli. Był rok 1913. W tym czasie Wisła. Dostawszy boisko na oleandrach, zaczęła troszczyć się o rezerwy. Z myślą o nich jeden z działaczy, jednocześnie gracz pierwszej drużyny, Obrubański, późniejszy doktor i redaktor, udał się na werbunek na błonia. Tam zwrócił uwagę przede wszystkim na naszą dobrze grającą grupkę i zaproponował nam wszystkim. Przejście do Wisły w charakterze drużyny rezerwowej. Ogólna radość. Zostajemy Wiślakami. W zwerbowanej gromadzie oprócz mnie byli Henryk Rejman, Szpurna, Kaleta, Kryjak, Danc, Mazurek i inni. W tym okresie wszyscy wiślacy po pracy względnie po zajęciach szkolnych pomagali przy niwelacji boiska i budowie trybuny, a raczej trybunki, mającej około 20 miejsc. Z początkiem 1914 roku cały ówczesny kombinat był gotowy. Było gdzie przyjść i czas mile spędzić. Nasza nowo zwerbowana grupka, pilnie trenując i korzystając z rad starszych graczy pierwszej drużyny, robiła duże postępy. Także niektórych z nas zaczęto wystawiać na oficjalne mecze do pierwszej drużyny. Ja znalazłem się w niej po raz pierwszy w 1914 roku tak, tak to już pół wieku temu. Wisła grała w tym czasie dwa mecze w opawie z DSV. Pierwszego dnia przegraliśmy 1 do 6. W obronie grali Bujak i Cepurski, który doznał kontuzji, i dlatego w drugim dniu grałem ja z Bujakiem. Wygraliśmy 2 do 1, sprawiając tym wynikiem dużą radość żołnierzom XIII Pułku Piechoty z Krakowa. Tak zwane krakowskie dzieci, których batalion stacjonował wówczas w Opawie i zjawił się prawie w komplecie na meczu. Pierwsza wojna światowa przerwała działalność Wisły, niszcząc jednocześnie boisko i trybunę. Zaczynali więc po raz drugi od nowa i klub, i zawodnicy. Nieraz tak osobiście poszkodowani, jak Stefan Śliwa, inwalida wojenny, który mimo protezy u ręki grał i to bardzo dobrze przez pewien czas w pierwszej drużynie. Pomału zespół skonsolidował się. Zaczęliśmy odnawiać przedwojenne kontakty. Pojechaliśmy do Lwowa, zaproszeni przez pogoń. Wisła była bez pieniędzy. Gracze składają się na kupno biletów kolejowych. Aby było taniej, jedziemy najtańszym wagonem towarowym. Były w składzie pociągu i takie. Bez ławek, na podłodze całą noc. Rano po przyjeździe do Lwowa udajemy się do hotelu już na koszt pogoni. Krótki odpoczynek, obiad, jedziemy na boisko. Po meczu Pogoń wypłaciła umówiony ryczałt. Wracamy ucieszeni do Krakowa, bo ten mecz wygraliśmy i zawarliśmy umowę na drugi mecz w Lwowie z Czarnymi. No i wieziemy zaoszczędzone pieniądze, za które będzie można chociaż trochę uzupełnić brakujący sprzęt sportowy. Powrót... To też jazda całą noc, jednak już trzecią klasą w wagonie osobowym, a nie towarowym. Jechaliśmy jak pany. A propos, skąd się wzięło Wisła czy Krakowia pany, względnie dziady? Otóż Krakowia wówczas, 1921 rok, była potęgą piłkarską, mającą tytuł Mistrza Polski. Własne boisko z dużymi trybunami, trenera zagranicznego i masę sympatyków. W takiej sytuacji Krakowia gra z Wisłą. Mieliśmy wyjątkowego pecha i nie dość, że przegraliśmy 0 do 5. W dodatku zostaliśmy nazwani dziadami przez wyrostków interesujących się piłką nożną, a zwłaszcza spotkaniami między Wisłą a Krakowią. Tą swoją zwięzłą recenzję o tych meczach wypisywali przez dłuższy czas kredą na ścianach i parkanach. Powiem, że nawet nas to tak bardzo nie dotknęło, bo ówczesna Wisła to rzeczywiście bezdomne biedaki, bez boiska, z lichym, zniszczonym sprzętem sportowym. Mające za szatnie wynajętą z trudem i na poddaszu w jednym z domów przy ulicy Kasztelańskiej. Nie tracimy jednak ducha i trenujemy do upadłego, chcąc się za ten pogrom odpowiednio zrewanżować. Na razie jednak lata 1921-1923 same remisy. Jedna skromna wygrana 1 do zera, aż wreszcie w czwartym meczu 1923 roku, godny rewanż, zwycięstwo 5 do 1. Teraz już słusznie recenzenci odnotowują na parkanach Wisła pany. Zwłaszcza że w tym roku Wisła po raz pierwszy przełamała hegemonię Krakowi i zdobyła. Mistrzostwo Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Wicemistrzostwo Polski. Oba te mecze graliśmy na boisku Krakowi. Trzeci, pamiętny dla mnie mecz, odbył się w 1925 roku na pięknym, otwartym w 1922 roku stadionie. Towarzystwa Sportowego Wisła, zbudowanym ofiarną i wytężoną pracą wszystkich członków i sympatyków Wisły, którzy po uzyskaniu terenu na boisko każdą wolną chwilę poświęcali przy pracach niwelacyjnych. Krakowia do pauzy prowadziła 5 do 1. Zwolennicy jej szaleli z radości i śmiejąc się, proponowali sympatykom Wisły zakłady. Że końcowy wynik będzie dwucyfrowy. O ile bowiem gracze Wisły i Krakowi, sportowi przeciwnicy na boisku, byli poza nim przykładnymi kolegami, to inaczej układały się stosunki między kibicami stron przeciwnych. Większość to byli fanatycy. Zapaleńcy, którzy na każdym kroku starali się swoim przeciwnikom przypiąć jakąś łatkę. Ponieważ gracze Krakowi bardzo przeżywali każdą porażkę z Wisłą, była to woda na młyn dla kibiców Wisły, którzy zaczęli ich nazywać płaczkami. Kibice Krakowi nie pozostali dłużni i dowiedziawszy się, że w Wiśle jeden z graczy jest z zawodu masażem... Nazywali nas rzeźnikami. Nazwy te tak długo się przyjęły, że na każdym meczu tych drużyn, skoro nawet przy zupełnie prawidłowym zagraniu, któryś z graczy Krakowi przewrócił się rzekomo sfaulowany, a robili to często, zaś sędzia słusznie nie reagował, uważając, że wszystko było w porządku, zaczynał się na widowni piekielny koncert. Przy czym dostawało się i sędziemu. Kibice krakowi wrzeszczeli ile sił: Pfuj, rzeźniku, sędzia Kalosz! Na co znów kibice Wisły nie pozostawali dłużni: Płaczki, płaczki! Dodam tu, że w Wiśle za moich czasów w osobach graczy reprezentowany był cały wachlarz różnych zawodów. Był tam oficer i kominiarz. Profesor i ślusarz, urzędnik i drukarz, masarz i zdon. Ta różnorodna gromadka wraz z wiernymi kibicami tworzyła jednak swoistą wielką, szanującą się i przykładnie współpracującą rodzinę, co pozwoliło wiśle przetrwać najcięższe dla niej okresy. Pozwoliło jej też. Przetrwać tak trudne sportowo chwile jak ów mecz w 1925 roku, w którym Krakowia prowadziła po 45 minutach już 5 do 1 i w efekcie opuszczała stadion Wisły zaledwie z remisem 5 do 5. Kończąc wspomnienia o Wiśle, w której grałem do 1927 roku. Chciałbym jeszcze nadmienić o najważniejszym wydarzeniu z roku 1926. Było to zdobycie pierwszego Pucharu Polski. W czasie rozgrywek o tę cenną nagrodę znany artysta-malarz, wielki sympatyk Wisły, Wlastymil Hoffman, obiecał nam, że jeśli zdobędziemy ten puchar... Namaluje całą drużynę w naturalnej wielkości na jednym płótnie. Obietnicy dotrzymał i wspaniały konterfekt zdobi dziś główny hol domu sportu Wisły. Niezależnie od tego każdy zawodnik dostał indywidualny portret przedstawiający go w koszulce Wisły. Dziś po więcej jak pół wieku. Jest to tym cenniejszą pamiątką, że przypomina dawne, młode i bardzo przyjemnie spędzone lata. Lata, w których Wisła dopiero wyrastała na pany.